Witajcie, z tej strony Aura. Witam widzów Chromidasa. Moi drodzy, dzisiaj przed wami nie byle co, bo będzie to recenzja pięknego damskiego zapachu, który w środowisku perfumowym urósł już do miana legendy. Na tym kanale nie było chyba jeszcze typowej recenzji perfum w liczbie pojedynczej, a myślę, że warto, aby cały film był poświęcony właśnie na ten jeden zapach. Jeśli się wam spodoba, to co jakiś czas postaramy się nagrać dla was tego typu propozycje. Myślę, że może być to ciekawe, ponieważ poznacie dzięki nam ciekawe perełki, które mogą zaskoczyć was i waszych najbliższych. Zależy nam na zapachach ponadprzeciętnych, rzadkich i nie dla każdego. Jednak celujemy właśnie w odbiorcę z pasją, który potrafi dostrzec piękno w świecie zapachów. Dajcie koniecznie znać, czy taki pomysł jest dla was atrakcyjny. Myślę, że byłaby z tego doskonała seria. A dziś zaczynając, chciałabym wam przedstawić zapach, nie byle jaki. Z całą pewnością jest on bardzo wyjątkowy, wręcz magiczny. Doskonale pasuje właśnie na tę porę roku. Zimę, chociaż wiele kobiet lubi go nosić nawet w cieplejsze dni. Muszę was jednak ostrzec, że nie jest to zapach dla każdego. Spotkaliśmy się z różnymi opiniami i postaram się do nich odnieść. A jest to zapach Lalique Perla, czyli perełki od Lalique. Tak się prezentuje. Zobaczcie proszę. O. Coś takiego. Na początek zwróćcie uwagę na flakon. Piękny, kanciasty, bardzo prosty, a jednak przyciągający uwagę, intrygujący. Kolor nie jest tu przypadkowy, przypomina oszronione szkło. I tak też powinien się on kojarzyć. Biały korek i drobne czarne. O, tutaj nie wiem, czy będzie widać. O. Czarne kropeczki dookoła, jakby przeszycia maszyny lub zagadkowe ślady zwierząt na białym śniegu. Gdybym miała podzielić się z wami, jak według mnie powinno wyglądać zdjęcie reklamujące ten zapach, to byłby to sam flakon umieszczony na środku zamarzniętego jeziora, gdzieś na dalekiej północy. Biały kolor idealnie współgrałby z chłodnym, uspokajającym błękitem, na którym dałoby się zauważyć drobne pęknięcia. Tworzyłoby to idealne połączenie. Sam flakon byłby tu wyeksponowany, a całość tworzyła iście zimową mieszankę. Nie wiem, czy wiecie, że zamarznięty lód potrafi wydawać dźwięki. Są one bardzo subtelne, wręcz tajemnicze. Dużo tajemniczności ma również Lalique Perl. Wielu osobom kojarzy się właśnie z lodowatym kryształem. Pasuje do królowej, która w białym, puchatym płaszczu przemierza śnieżne krainy w zaprzęgu arktycznych psów. Królowa zimy, która
sunąc saniami, podziwia krajobraz i sprawia, że zamarza on w mgnieniu oka. Białe kwiaty malują się na oknach. Piękne róże pokrywają się szronem. Jezioro zamarza, biała pani jedzie dalej. Sam zapach należy do kategorii szyprowych. Jak podaje producent, dzięki niemu każda chwila w życiu będzie niezapomniana. Podkreśli on twój urok i ozdobi niczym najpiękniejsze perły, obok których trudno obojętnie przejść. Ten opis działa na wyobraźnię, prawda? W składzie znajdziemy przede wszystkim różę bułgarską i to taką chłodną, wręcz zmrożoną. W sercu świdrujący pieprz nadaje charakteru, tańcząc na śniegu z irysem, a baza otula przecudowną paczulą. Znajdziemy tam też wetiverię i mech dębowy. Skład jest na tyle ciekawy, że róża nie wybija się, nie da się jej wyczuć jako odrębnego składnika. Jest tu swego rodzaju powiew chłodu, lodowaty pocałunek królowej zimy. Teraz. Dla mnie osobiście najbardziej wyczuwalna jest właśnie róża z paczulą. To jakby zmrożony koktajl zaprawiony pieprzem. Mimo wszystko zapach jest raczej rzeźki, choć intensywny. Nie uważam, aby było to coś bardzo przytłaczającego, jednak róża z paczulą dominują tu w znacznym stopniu. Można wyczuć również inne składniki, które nie są bezpośrednio obecne w składzie. Dużo osób jest zdania, że jest tu wyczuwalna kamfora, a sam zapach pachnie aptecznie, piwnicznie czy kościelnie. Dla mnie jest to dosyć dyskusyjne. Na pewno ma w sobie coś z ostrej goryczki, jednak czuć tu również świeżo ścięty świerk, przyniesiony do domu na święta. Są opinie, że czuć tu rozmaryn, a nawet odrobinę majeranku. Po chwili zapach staje się lekko słodki, jednak jest to bardzo subtelne. Jeden komentarz, który utkwił mi w pamięci, doskonale opisuje te perfumy. Było to coś w rodzaju: trudny, surowy początek jest najlepszy. Potem jest słodka konfitura z róży w zmrożonym pucharku. Ja wyobrażam sobie kobietę noszącą Lalique. Na pewno jest to zapach z klasą, dlatego myślę, że pasuje do kobiety pewnej siebie, stanowczej, nietuduzinkowej, znającej swoją wartość. Oprócz tego kobieta ta jest świadoma swojej wyjątkowości i chce to podkreślić. Wyróżnić się na tle szarości. Pasowałby też doskonale do wrażliwej, ekscentrycznej artystki, która daje się ponieść wenie i tworzy coraz to nowe, wspaniałe rzeczy. Idealnie sprawdziłby się też dla eleganckiej bizneswoman, która ma świadomość, że zapach ten nie jest dla wszystkich.
mile widziany, jednak ona ma to gdzieś, jest ponad tym. Ona doskonale czuje się otulona kaszmirowym, lodowym szalem. Nie znaczy to wcale, że jest bez serca, bo zapach jest przepiękny i aby w pełni docenić jego kunszt, trzeba mieć w sobie duże pokłady wrażliwości. Chcę po prostu mocno zaznaczyć swoją obecność, zapach jednak dodaje jej pewności siebie. Jest jak zbroja chroniąca przed przeciętnością, jak lodowa forteca niedostępna dla zwykłych śmiertelników. Osoby, które podniecają perły Ralika, oczekują czegoś zupełnie innego. Nietypowego, lubiący eksperymentować z zapachami i wyróżniać się. Kobieta nosząca ten zapach daje jasny komunikat. Prawdziwe perły są wyjątkowe i trudno je zdobyć. Zapach od lat zachwyca swoją genialną kompozycją, stworzona przez Natalie Lorson. Jest bardzo zmienna i dzieje się tak za sprawą molekuł ISO-E Super, które tak właśnie działają. Zapach dzięki nim pojawia się i znika. Wibruje wokół nas, dodaje przestrzenności, wodzi za nos. Każdy może czuć inne nuty. Na początku jest świeży, świdrujący. Potem wieje chłodem, po czym na końcu staje się ciepły i po chwili znów się zmienia. Ma w sobie dużo skrajności, zarówno elegancję, dystans, świeżość, jak i zadziorność. Zimny i jednocześnie otulający. Kusi swoją zmysłowością jak kapryśna dziewczynka, która pojawia się i znika, tańcząc na granicy jawy i absurdu. Jest to bardzo zaskakujące i rzadko spotykane. Zapach może być trudny i kontrowersyjny, również dlatego, że jest bardzo trwały. Może męczyć, jednak jest to sprawa indywidualna. Nie każdy jest w stanie znieść brzmienie patchouli, która jakby nie patrzeć jest dość intensywna. Jest to zapach głównie dla koneserów, którzy mają wyrafinowane gusta. Mówię tu w liczbie mnogiej, nie bez powodu. Wiele osób, w tym ja, jest zdania, że zapach ten mógłby być uniseksem. Przygotowując się do filmu i zbierając materiały, wyczytałam, że spora część mężczyzn podbiera te perfumy swoim najpiękniejszym połówkom. Tak. Dla niektórych pachnie on nawet podobnie do Hermesa Tyre. Być może jest tak za sprawą swojej aury, ziemistości i wilgotności, którą daje się wyczuć przy wnikliwej analizie. Na taką porę roku te perfumy sprawdzą się najlepiej. Moim zdaniem na pochmurną jesień i zimę. Jednak niektóre kobiety doskonale znoszą go również w cieplejsze dni. Mimo tego, że jest to zapach wymagający, może być stosowany zarówno na dzień, jak i na wieczór. Świetnie sprawdzi się do pracy, ale i na wyjątkowe okazje. Czuć tu też wyraźną nutkę retro, która jest piękna, intrygująca i nieoczywista. Jest inny niż wszystko, niespotykany. Mimo, że znam dość sporo zapachów, także takich, w których składzie znajdziemy róże, to ta przedstawiona tutaj
jest zupełnie inna, dojrzała, intrygująca, bardzo tajemnicza. Nie potrafię wskazać Wam perfum o wspólnym mianowniku. Jest to mało popularny, oryginalny, można by nawet rzec, że niszowy. Zupełnie inny od komercyjnych zapachów. I jest to niewątpliwie duży plus. Osobiście nie spotkałam się jeszcze z tym zapachem na mieście. Zimowy smakołyk nie jest jednak dla każdego. Z pewnością znajdzie się grupa osób, dla których zapach będzie zbyt intensywny. Nie jest kierowany dla masowego odbiorcy, kochającego popularne słodziaki. Mimo swojej nietuzinkowości i wyjątkowości, zakupy w ciemno w tym przypadku są bardzo ryzykowne. Odważne byłoby też ubranie go na randkę. Jest wyrazisty i trudny w odbiorze dla najbliższego otoczenia, ale może właśnie przez to taki wyjątkowy. Są to eleganckie i wytrawne perfumy, ale przecież nie wszyscy lubią wytrawne winko. Podsumowując, Lalique Pearls to świetna kwiatowo szyprowa propozycja dla odważnej kobiety, która chce wyróżnić się z tłumu i zostać zauważona. Na pewno wobec takiej osoby nie można przejść obojętnie. Szlachetny zapach, który zachwyca swoją oryginalnością, jeden na milion. Bardzo kobiecy, ciekawy i nieoczywisty. Nadal nie mogę nadziwić się, że jest to tak pełen skrajności. Myślę, że trzeba do niego dojrzeć. Dopiero wtedy można dostrzec jego piękno i go docenić, zaakceptować. Na pewno są to ciekawe, tajemnicze i intrygujące perfumy, którym warto dać szansę i choćby przetestować. Godnym podziwu jest, że pięknie się rozwijają i ewoluują. Jeśli chcecie poznać coś, co z dużym prawdopodobieństwem mogłoby być zapachem signatur dla królowej zimy, to właśnie perełki Lalique. A kanciasty matowy flakon będzie przepiękną ozdobą dla waszej toaletki.